Jest sobota, 23 maja. Wielkość, potęga i władza zwykle onieśmielają. W taki właśnie sposób często postrzegamy Boga. Jednak Jezus, zachęcając uczniów do bezpośredniej relacji z Ojcem, mówi o radości, otwartości i zaufaniu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje. Bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Izraelici dobrze znali Boga z opowiadań. Cała ich historia jest opowieścią o Bogu strasznym i potężnym, obrońcy i sprawiedliwym sędzim. Jezus, mówiąc o Ojcu swoim życiem i nauczaniem, otwiera ich serca na radość przebywania z kimś dobrym. Oswaja z bliskością. Mówi: proście o cokolwiek chcecie, aby radość wasza była pełna. Jak reagujesz, gdy słyszysz o tak odmiennych obrazach Boga?
Jezus często mówił do ludu w przypowieściach. Pobudzał do myślenia, a chętnym wyjaśniał wątpliwości. Teraz przygotowuje uczniów na wielkie spotkanie. Uważa, że są gotowi pojąć i przyjąć całą prawdę o Ojcu. Czy jesteś gotowy stanąć w ich gronie? Czasem boimy się prosić, szczególnie o coś dla siebie. Szukamy jakiejś formy wsparcia u kogoś, kto naszym zdaniem więcej może. Jezus, wracając do nieba, przekonuje: proście Ojca w moje imię. Zachęca, wskazując wyłącznie na miłość do Niego i wiarę, ponieważ to właśnie miłość i wiara w Syna Bożego otwiera serce Jego Ojca i prowadzi do bliskości z Nim. Imię Jezusa jest przepustką. Czy ufasz, że to wystarcza? Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje. Bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Proś Boga w imię Jezusa, którego kochasz i któremu ufasz bezgranicznie, o wszystko, o cokolwiek chcesz, a radość Twoja będzie pełna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.